obchodzimy dzisiaj święto, święto Tomasza z Akwinu. Tak. Największy dominikanin, podobno 150 kg wagi. Tak, olbrzymi, znany z tego, nie, że był znany, tylko znany z tego, że był wielkim teologiem w średniowieczu, człowiekiem duchowym. Najbardziej znane jego dzieło, czyli Suma Teologii, to jest dzieło mistyczne. To jest opowieść o tym, w jaki sposób możemy poznać Pana Boga. Nie przez czytanie tej książki, ale przez to, że według niej odkrywamy sobie, że możemy stać się nowymi ludźmi. Tak święty Tomasz prowadzi do swoją naukę, że jeżeli chcesz poznać Pana Boga, to się nawróć. Zmień swój sposób myślenia i zmień swój sposób postępowania. Zdobądź nowe umiejętności, które on nazywa cnotami, po łacinie virtus, czyli virtus pochodzi od słowa vir, czyli mąż, mężczyzna. I to są takie umiejętności, które stają się naszym takim stałym sposobem przeżywania świata. Święty Tomasz wprowadzi nas do poznania Pana Boga przez to właśnie, żebyśmy takich umiejętności mogli, żebyśmy mogli je nabyć, żebyśmy stali się nowymi ludźmi, bo wtedy Pan Bóg będzie dla nas kimś oczywistym, bo wtedy spotkamy go nie przez słuchanie, opowiadania o nim, ale spotkamy go w tym wszystkim, co robimy, w tym wszystkim, co jest naszym działaniem. Trochę tak sobie wyobrażam artystę chrześcijańskiego, że przez swoje rzemiosło, przez swoją twórczość rozpoznaje Pana Boga. Że jest to rodzaj medytacji, twórczość jako pewien proces, jest rodzajem medytacji, w której czegoś doświadcza. I wcale nie najważniejsze w tym jest, być może ostatecznie uformowane albo zdekonstruowane dzieło, ale sam proces twórczy jest rodzajem medytacji. Tak swoją pracę pojmowali i tak ją realizowali malarze ikony, o których być może jeszcze uda mi się wspomnieć w tym, co sobie tutaj przygotowałem. No bo przygotowałem trochę rzeczy i to nawet takich, które wydają mi się bardzo uczone, ale zupełnie nie chciałbym was tym przytłoczyć, dlatego że prawdę mówiąc, ja bym chciał posłuchać waszych opowieści, ale nie takich, które byście mówili, ale opowieści waszej twórczości. Bo to po to jesteście artystami i ludźmi sztuki, żebyście opowiadali o swoich przeczuciach, o swoich doświadczeniach, o czymś, co jest nie wiadomo skąd pochodzącą inspiracją, a co kończy się właśnie jakimś dziełem. To dzieło jest nie końcem, ale początkiem dialogu między tym, który przychodzi i ogląda, dotyka, patrzy, ma różne sposoby, z tym dziełem obcuje, a tym, co jest w nim zapisane, co pewno często jest zapisane, zawarte więcej, gdybyście w swojej kreacji mogli tam chcieć zawrzeć, bo to jest takie dzieło sztuki, jest zaproszeniem do dialogu. I tego chciałbym posłuchać. I tego, co tam namalujecie, wyrzeźbicie, skonstruujecie, napiszecie, tego o duszy, tej waszej opowieści. I cały ten projekt, w którym uczestniczymy, przygotowania tej wystawy jest przygotowaniem opowieści każdego z was. Nie wiem, co z tego, co ja tutaj przygotowałem, będzie przydatne. Nie chciałbym, żeby to było
była instrukcja obsługi. Proszę duszę namalować w taki sposób, bo zazwyczaj tak się to robiło. Mam nadzieję, że będzie w tym, co powiem, coś, z czym możecie się nie zgadzać, albo co was będzie złościć, albo niepokoić, albo co najbardziej prawdopodobne da odczucie jakiegoś braku i niedosytu i tego, że jakieś bzdury i za mało, a my tam byśmy chcieli konkretnie. To też jest dobry owoc tego naszego spotkania, bo opowieść o duszy może być opowieścią o tym, że nie mogę cię znaleźć. To też jest opowieść o duszy. Nie mogę cię znaleźć w sobie. Nie mogę się ze sobą znaleźć. Nie wiem, gdzie jesteś. Nie wiem, czy jesteś. To też jest opowieść o duszy opowiadana przez człowieka, który poszukuje, pragnie, który nie jest niepewny. Nie jest mi może być może do końca świadomy. Ale wróćmy do tych moich notatek, które sobie przygotowałem. Dlatego, że poruszamy się w sferze takiej judeo-chrześcijańskiej, więc w tej perspektywie chciałbym zacząć, bo na innych też niespecjalnie się znam. Więc zaczniemy od początku, czyli od stworzenia świata i od stworzenia człowieka. Bo kiedy czytamy ten opis stworzenia świata, to czytamy, że Duch Boży unosił się nad wodami. To cała ziemia, która była wtedy tochu wabochu po hebrajsku, czyli była zamętem i pustkowiem, bezładem, kompletnym chaosem. Nad powierzchnią tych wód unosił się Duch Boży, który jest, nie wiem, czy możemy go utożsamiać z Duchem Świętym. Z pewnością autor, który pisał tę opowieść, nie miał Ducha Świętego na myśli, tylko po prostu obecność Pana Boga, która jest takim momentem właśnie tuż przed rozpoczęciem jakiejś naszej twórczości. To jest taki moment, kiedy nad tą materią bezładną, skupioną, wyciągamy swoje ręce i za chwilę będziemy tę materię układać i porządkować. To może nie tyle jest o duszy, ale o Bogu jako twórcy, który właśnie nad tym chaosem rozpoczyna porządkowanie tego świata. I kiedy stwarza człowieka, to stwarza go w Biblii hebrajskiej użyte jest istota żywa albo dusza. Tutaj po raz pierwszy pojawia się to słowo. Tu użyte jest hebrajskie słowo nefesh. Nefesh, które w sposób bezpośredni i dosłowny oznacza gardło. Ale w tym znaczeniu biblijnym oznacza właśnie nie duszę w taki sposób, jak my dzisiaj byśmy byli zwykli ją rozumieć, że to jest coś niematerialnego, niewidzialnego, zamkniętego w moim ciele, co może od czasu do czasu, a zwłaszcza po śmierci, uwolnić się i straszyć. To nie tego rodzaju dusza. Nefesh to jest po prostu człowiek, który jest żyjący, poruszający się, który, tak samo nefesh mają wszystkie poruszające się zwierzęta. Właśnie nie mają, są nefesh, czyli tą istotą żyjącą. Teraz trochę krwawy fragment, bo chciałbym sobie to gardło wyjaśnić. Mianowicie w takim rytualnym uboju zwierząt według tradycji żydowskiej dla poszanowania życia i dla zmniejszenia cierpienia tego zwierzęcia
stosuje się bardzo specjalne noże rzeźnickie, które umożliwiają specjalnemu rzezakowi, który jest do tego przyuczony, takie podcięcie gardła zwierzęciu, żeby natychmiast można było przeciąć jego tchawicę i tętnicę. Jednym cięciem, żeby było oszczędne. Te noże są bardzo ostre. I tak sobie pomyślałem, że gdzieś to mi gra razem. Ten nefesz, czyli oddychanie i przepływanie krwi, poruszanie się, życie, z tym, że odbiera się zwierzęciu życie właśnie przez podcięcie gardła w tych właśnie miejscach. To było to krwawe wydarzenie, już go nie zostawiam. W drugim opisie stworzenia, bo taki też znajdujemy, w drugim rozdziale Księgi Rodzaju, Bóg, dowiadujemy się tylko o stworzeniu człowieka, nie całej ziemi, tylko stworzenia człowieka. Przypomnę tylko, że Księga Rodzaju nie jest książką napisaną od początku do końca przez jednego autora, ale raczej jest taką wyklejanką rozmaitych opowieści, które zostały zebrane. Egzegeci wyróżniają w tym różne tradycje, nazywając je jachwistyczną, elohistyczną i kapłańską, co jest dla nas zupełnie nieważne w tym momencie, ale mówię tylko o tym, dlatego że jest to drugi opis stworzenia człowieka, gdzie Bóg lepi człowieka z gliny i kiedy już go ulepił, to dmucha w niego oddechem, czyli duchem. I tutaj użyte jest inne słowo hebrajskie, które prawdopodobnie jest wielu osobom znane, mianowicie ruach. Ruach, co znaczy duch, ale przede wszystkim znaczy wiatr, poruszające się powietrze, które Bóg tchnie w nozdrza tego uwielbionego z gliny Adama i on wtedy zaczyna się ruszać i staje się nefesz, czyli staje się istotą nefesz haina, czyli istotą żyjącą, żywą. I te dwa słowa, ja prawdę mówiąc, przeglądając rozmaite komentarze biblijne i słowniki, znalazłem tak różne wyjaśnienia, że mam wrażenie, że obydwa te słowa były traktowane zamiennie i znaczyły tyle, że istota nefesz jest istotą żyjącą i ma w sobie tego ducha, któremu to życie umożliwia. Proszę zwrócić uwagę, że te fragmenty Pisma Świętego kompletnie niczego nie mówią na temat nieśmiertelności duszy. Żeby to w ogóle mogło być coś oddzielnego, jak my zwykliśmy myśleć, żeby to miało żyć po śmierci, żeby człowiek w ogóle miał żyć po śmierci. Pierwsze księgi Starego Testamentu nie mają w ogóle pojęcia na temat nieśmiertelności człowieka. Nie pojawia się tam zupełnie dusza jako coś, co może żyć po śmierci człowieka. W pięcioksięgu, czyli w Torze, czyli w tych najstarszych pismach Starego Testamentu zupełnie tego nie ma. Dopiero powoli w trakcie historii Izraela zaczynamy znajdować to tu, to tam, w Księdze Machabejskiej czy w Księgach Mądrościowych. To wszystko jest już dużo, dużo później, nawet po redakcji tych ksiąg pięcioksięgu Starego Testamentu. W Księgach Mądrościowych, które ewidentnie czuć w nich pewne takie wątki czy wpływy rozmaitych koncepcji filozoficznych, które w tamtym czasie w basenie Morza Śródziemnego, a konkretnie w Grecji i okolicach się pojawiły. Pojawia się coś na temat dusz, które nie zginą w Szeolu. Pojawia się coś w Księdze Machabejskiej, modlitwa za tych, którzy polegli w czasie powstania Machabeuszy.
zaczynają się opowieści w Piśmie Świętym, które już są bliżej naszej wrażliwości, która mówi o tym, jest przekonana o tym, że jest w nas coś nieśmiertelnego. Że w jakiejś części, albo z drugiej strony patrząc, w jakiejś części jesteśmy nieśmiertelni. Inaczej niż to było w tych pierwszych księgach Starego Testamentu. I chciałbym dlatego teraz zrobić króciutką wycieczkę z Izraela do Grecji. Przepływamy statkiem niedaleko wyspy Rodos i jedziemy, płyniemy do Grecji. To takie trochę wspomnienie pewno ze studiów, czy tam z osobistych lektur dotyczących Platona i jego filozofii, która była skrajnie dualistyczna. Dualistyczna to znaczy taka, która była głęboko przekonana, że świat jest podzielony na dwie części i że w ogóle są dwie zasady organizujące życie i w ogóle istnienie na całej Ziemi. I według niego my, wszyscy ludzie, jesteśmy duszami. Jesteśmy duszami, które kiedyś, dawno temu, zanim się urodziły, miały taki wspaniały czas ciągnący się wiekami, że mogły żyć w idealnym świecie, czyli świecie idei. Tym, który jest światem harmonijnym, czystym, pięknym, bezcielesnym, bezmysłowym. Absolutna sterylność i absolutna czystość. To tam, w tym niematerialnym świecie preegzystują zasady, czyli idee wszystkiego, co jest, bo wszystko ma swoją ideę, która tam, w tym świecie, ciekawe, że pokazuje do góry, tak też jesteśmy przyzwyczajeni, że ten świat jest do góry, a nie z boku, a nie na dole, no nie wiem, jest większy, aż mniejszy, piękniejszy. Ale stała się katastrofa i niestety to padliśmy w materię, ludzie, my. To jest absolutna katastrofa, że ja teraz do Państwa mówię. I absolutną katastrofą jest to, że na siebie patrzymy i że Państwo mnie słyszą. To jest katastrofa i to się nie powinno zdarzyć, ale niestety tak jest. Żyjemy w świecie, który jest zabrudzony materią. Jest ta materia odbiera nam szczęście przebywania w tym idealnym świecie niematerialnych duchów. I dlatego, jeszcze w dodatku pewno nikt z Państwa nie pamięta, jak żył w tym idealnym świecie. Nikt nie pamięta. No to się nie dziwi temu, bośmy o tym zapomnieli. To jest taki pomysł. To byśmy o tym zapomnieli. I dlatego trzeba uprawiać filozofię. Bo jak się uprawia filozofię, to sobie człowiek przypomina, kim jest. I wtedy w tym okropnym, materialnym świecie żyje z pewnym dystansem. On jest mądry i już wie, że jest idealnym bytem, który niestety musi dźwigać na sobie ten garb doczesności, więc ma dużo dystansu, poczucia humoru. Czasem te koncepcje platońskie wyrodziły się w rozmaite, nie wiem jak je nazwać, ruchy z punktu widzenia Kościoła, one były herezjami, ale takie skrajnie dualistyczne, gnostyckie przeżywanie nawet chrześcijaństwa. Dominikanie spotkali się z nimi, święty Dominik spotkał się z nimi w południowej Francji i nazywali się wtedy Katarzy. Nie dlatego, żeby mieli Katar, ale ponieważ Kataroi po grecku znaczy czyści. Więc oni byli czyści, czyli wolni od materii. Zresztą wszystko, co związane jest z materią,
i z międzyludzkimi relacjami jest czymś złym z punktu widzenia tej filozofii. Trzeba się z materii wyzwolić, bo my jesteśmy duszą. Nie jesteśmy ciałem. My jesteśmy duszą. Tylko duszą. Wyłącznie duszą. I niczym więcej. To ogromne uproszczeniu. Filozofia Platona, proszę wybaczyć mi te skrajne uproszczenia. Więc wracamy znowu do Pisma Świętego i do tych ksiąg mądrościowych, które zaczynają opowiadać o duszy nieśmiertelnej. Zaczynają się w niej opowieści o Szeolu, w którym to będziemy po śmierci jako jakieś cienie tego, kim jesteśmy, że nad duszą po śmierci odbywa się jakiś sąd i że ten sąd, bo cały czas jesteśmy w obrębie literatury hebrajskiej, Starego Testamentu i rozmaitych apokryfów wokół niej, i że ten sąd może skazać nas na gehennę, jeżeli nasze życie nie było dobre. Jest jakieś połączenie między tym, jak żyjemy teraz, jak będziemy żyć po śmierci. Nie opowiada zupełnie o zmartwychwstaniu, ale opowiada o tym, że dusza może mieć, nie tylko ożywiać swoje ciało i umrzeć potem razem z tym ciałem, ale że może mieć jakąś swoją osobną egzystencję po śmierci. Ona może być średnio przyjemna albo zupełnie nieprzyjemna i taką nieprzyjemną historią, sposobem życia po śmierci jest gehenna. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, skąd pochodzi słowo gehenna. Tak, to jest w ogóle spalanie na świecie. Taka dolina Gehinnom koło Jerozolimy była i tam składowano, wyrzucano śmieci i je palono. I ponieważ je palono codziennie, więc tam utrzymywał się taki nieustanny żar, który tak sobie był. I stąd jest bardzo blisko do naszych wyobrażeń piekła. Bo to potem pojawia się właśnie w tej literaturze mądrościowej, kiedy się to wszystko opisuje, że tam ogień nie gaśnie, robak nie umiera i że to piekło jest takie straszne. To dlatego, że autorzy patrzyli na tą dolinę pewną śmieci, które się spalały. Nieczystości jeszcze, żeby było. Nieczystości w sensie nieczystych rzeczy, tak jak to Żydzi pojmowali, że to jest nieczyste, więc należy to spalić. Takie rytualne nieczystości. Więc to tam cały czas płonęło. Stąd się wziął nasz obraz piekła, który pewnie jeszcze mamy w głowach, że jakieś gorące miejsce, gdzie są kotły i takie inne rzeczy. Natomiast znowu próbowałem znaleźć coś jasnego, ale nie sposób znaleźć czegoś jasnego, dlatego że kiedy rodził się judaizm, czyli ta religia żydowska po zburzeniu świątyni w Jerozolimie, kiedy rodził się on, to komentarze rabinów bardzo różne rzeczy mówią o tym, co się dzieje z duszą po śmierci. Naprawdę bardzo różne. I tutaj, ponieważ jestem zupełnie niekompetentny i ten judaizm, ta teologia żydowska, ona nie jest taka, jak jesteśmy przyzwyczajeni w katolickim, że jest tak, tak, tak i koniec. Tych interpretacji rabinów jest rzeczywiście dość sporo. Od tego, że dusza po śmierci, która była bardzo grzeszna, zostaje kompletnie unicestwiona, nie ma jej, przez to, że grzeszna przybywa w Gehennie, że szczęśliwi są na łonie Abrahama, rozmaite koncepcje. Natomiast chciałbym wrócić jeszcze do tego rodzącego się judaizmu,
dlatego że takim nurtem, który bardzo wpłynął na powstanie judaizmu, byli tacy goście, którzy w Ewangelii mają absolutnie czarny PR, mianowicie faryzeusze. Oni tam są zawsze tymi najgorszymi i jesteśmy nawet przyzwyczajeni do tego, z powodu funkcjonuje faryzeusz, to jest ktoś taki ogólny, przewrotny, co innego mówi, co innego robi, innym każe, a sam niespecjalnie. Natomiast słowo Teruszim to jest słowo, które też po hebrajsku oznacza czysty, a wzięło się stąd, że oni stwierdzili, że tak się źle dzieje w Izraelu, to zresztą nie różnił się od wcześniejszych proroków. Tak się źle dzieje w Izraelu, nie mamy swojego państwa, jesteśmy pod okupacją i w ogóle się dzieją straszne rzeczy, nie jesteśmy królestwem, dlatego że nie przestrzegamy prawa. I to ten nacisk położony na dokładne przestrzeganie prawa, to był sposób proponowany przez faryzeuszów, żeby na powrót mógł powstać Izrael, żeby na powrót mógł królestwo Izraela. To był ich sposób. Żyjmy według prawa, przestrzegajmy go. Dlatego wtedy na pewno Bóg przywróci królestwo Izraela. Czasem, chyba kilka razy, pojawiają się w Ewangeliach inni panowie, bo to byli oczywiście panowie, nie panie, pani tam nie było, one miały swoje miejsce w synagodze w jednym tylko miejscu. W Polsce się to rabinicę po prostu nazywało, ale to jest nie wiem. Mianowicie saduceusze. Nie wiem, czy Państwo pamiętają tą historię z saduceuszami, którzy przyszli do Jezusa pytać go, jak to jest z tym życiem po śmierci, bo była taka kobieta, co miała męża, on umarł, potem wyszła za jego brata, potem w siedmiu braci, wszyscy umierali. No i po śmierci, czy ją będzie żoną? No, taka zagadka. Saduceusze to był ten ruch, odłam w Izraelu, który nie przejmował się wszystkimi nowinkami związanymi z platońskimi wpływami w literaturze religijnej. Oni pozostawali wierni Torze i temu pierwotnemu przesłaniu Ksiąg Świętych. I oni absolutnie nie wierzyli w żadne zmartwychwstanie. Człowiek umiera i koniec. Nie ma ducha, zresztą tak czytamy w Ewangelii. Nie uznają ani zmartwychwstania, ani ducha, ani niczego takiego. Tego nie ma. To jest bardzo blisko tego pierwotnego rozumienia właściwie człowieka, który nazywany był nefesz, czyli żyjący albo napełniony ruach, czyli oddechem. Człowieka, który jest właściwie jednością. Jest w nim to, co nie da się, czego się nie da poznać zmysłami, ale to wszystko kończy się wraz ze śmiercią. Więc takie pozostałości tego starożytnego myślenia mogliśmy znaleźć także w Nowym Testamencie. Ciekawe, co na to wszystko Jezus. Bo on dużo mówi o tym, żeby się nawrócić, dużo mówił nam o Ojcu. Nie wiem, czy specjalnie dużo mówił nam o duszy. Okazuje się, że nauczanie Pana Jezusa było bardzo zbliżone do nauczania faryzeuszów o tym, kim jest człowiek. On prezentował, czy mówił, odnosił się do człowieka mniej więcej w taki sposób, jakiego słuchacze mogli to zrozumieć, do tej tradycji, w której byli wychowani, do tej narracji obecnej u faryzeuszów, czyli takiej, która mówiła, że po śmierci, że życie nasze nie kończy się wraz ze śmiercią. Wszystko
naprawdę wszystko zmienia się po wydarzeniach paschalnych, po męce, śmierci, zmartwychwstaniu Pana Jezusa i po zesłaniu Ducha Świętego. To te trzy wydarzenia, męka, śmierć, zmartwychwstanie i zesłanie Ducha Świętego, właściwie jest zupełnie nowym objawieniem tego świata, w którym my teraz żyjemy. Świata, w którym o duszy, o duchu zaczyna się mówić coraz więcej. Mistrzem opowiadania o duszy jest święty Paweł. I z pewnością czytając albo słuchając listów świętego Pawła na temat duszy i ducha, możemy się sporo dowiedzieć. Pneuma to jest słowo, które oznacza Ducha Świętego, ducha, oddech, powietrze także. I to święty Paweł, pisząc o duszy chrześcijanina, używa właśnie tego samego słowa jak w odniesieniu do Ducha Świętego. Stąd też były takie pomysły i koncepcje, w których myślano, że Duch Święty, który został zesłany na apostołów, by zastępował im duszę. My te wszyscy też już nie mamy duszy, tylko mamy Ducha Świętego. Ale to trochę indywidualność, jednostkowość każdego z nas mimo stanibyśmy się nie bardzo odróżnialni od siebie. W związku z tym święty Paweł pisze o tym, że dusza, duch i ciało. W taki sposób opisuje człowieka wierzącego, chrześcijanina, tego, na którego wstąpił Duch Święty w sakramentach. Wtedy były trzy sakramenty inicjacji chrześcijańskiej. Jak ktoś się nawracał, to przyjmował chrzest, namaszczenie duchem i zasiadał wspólnie do Eucharystii. Dobrze, żeby nie przedłużać tego wszystkiego, to może jeszcze jednym chrześcijańskim pisarzu, który odwoływał się do tradycji platońskiej i w ogóle wpłynął bardzo na średniowiecze i na średniowieczny sposób myślenia do czasu. Mianowicie chodzi mi o świętego Augustyna. To chrześcijański pisarz święty z przełomu IV i V wieku. Historia jego życia, jego nawrócenia opisana, więc sądzę, że wielu z Państwa słyszało o nim. On w młodym wieku bardzo był zainspirowany i zaciekawiony właśnie takimi gnostyckimi poglądami, o których już tutaj wcześniej wspominałem, jako pewnym sposobie rozwinięcia, religijnego rozwinięcia myśli platońskiej. I przez jakiś czas podobno nawet był jednym z takich właśnie gnostyków, ale ostatecznie nawrócił się, to też o tym jest w wyznaniach napisanym, przyjął chrzest. Jedno z jego dzieł to jest taka książeczka o wielkości duszy. Więc opowiada o samej duszy, o tym, czym jest taka dusza. I według niego krótko jest to niematerialna substancja rozumna, czyli coś, co nam już blisko brzmi. Dlatego, że ja jestem przekonany, że Platon nami cały czas rządzi. Do dzisiaj. To jest w ogóle nieprawdopodobne. On się przebiera w różne ubrania w różnym czasie, ale on naprawdę nami rządzi. Cały czas ten podział na ciało i duszę mocno się w nas trzyma. Więc u Augustyna trzymał się również mocno, że jest to niematerialna substancja rozumna, ta nasza dusza.
dusza, ale co ciekawe, ona przecież nie istnieje sama, tylko jest jakoś w naszym ciele i tutaj będą teksty, które się Panią słusznie nie będą podobać. Dlatego, że Augustyn oskarżany był o takie mizogenistyczne sformułowania i rzeczywiście ich używa. No i on opowiada, że dusza i ciało są ze sobą zjednoczone. Niestety, są ze sobą zjednoczone jak małżeństwo, jak mąż i żona sobie te dusze i ciało w takim zjednoczeniu ze sobą żyje. I teraz jest właśnie to. Niestety, zdarzył się grzech pierworodny. I od tego czasu ta żona się buntuje. Czyli to ciało. Żona najczęściej ciało. Ona się buntuje. I jest mnóstwo tekstów, w których Augustyn stara się opisać relacje między duszą i ciałem. Dusza oczywiście lepsza, rozumna i w ogóle ciało, wiadomo, wykorzystuje, wyciska do końca to swoje porównanie do męża i żony. Bo to ciało naprawdę występuje przeciwko duszy. I my musimy ciało okiełznać, tak jak żonę. I to są właśnie te teksty, które są różnymi, mogą się nie podobać, bo to duch tamtego czasu. Ale to myślenie wywarło wpływ na całe średniowiecze. Ja nie wiem, czy gdzieś mają Państwo z tyłu głowy takie myślenie na temat ascezy, ćwiczeń duchowych, że to trzeba to ciało, grzeszne ciało okiełznać, że to grzeszne ciało trzeba wziąć tak za pysk mocno. No jeszcze jak sobie pomyślimy, że on właśnie mówił o tym, że to mąż i żona, to takich tekstów antykobiecych można tam mnóstwo znaleźć. Ale chodzi mi o to, że z tym ciałem coś jest nie w porządku, że ono na nas czyha, że mamy cielesne pokusy, które są czymś w ogóle najgorszym. One oczywiście zaczynają się w głowie, czyli w wyobraźni, rozumie, czymś tam jeszcze, ale są cielesne pokusy i ciało należy okiełznać. Ponieważ Augustyn wywarł naprawdę silny wpływ na całe średniowiecze, on pisał, to mniej więcej był raczej V wiek, bo w 394 napisał swoją pierwszą książkę, więc to była zupełnie końcówka IV wieku. Czyli od V wieku to są czasy barbarzyńców i potem powoli kształtującej się chrześcijańskiej Europy, to on naprawdę wywarł wielki wpływ na sposób myślenia o chrześcijaństwie i o Kościele i o tej nowej rzeczywistości, tym nowym życiu, któreśmy od Pana Jezusa otrzymali. Dzisiaj, jak mówiłem, obchodzimy święto świętego Tomasza z Akwinu, którego teraz chciałbym zaprosić, ponieważ mówiłem, że Augustyn wywarł wpływ na średniowiecze do czasu, czyli to mniej więcej 60., 50., 50. lat XIII wieku, bo wtedy święty Tomasz z Akwinu pisał, wtedy był aktywny. Arystoteles wtedy w ogóle, trochę historycznie może jest, ale to tak. On się w ogóle pojawił w Europie Zachodniej dzięki muzułmanom. Avicenna, Averroes to są XI-wieczni tłumacze i komentatorzy Arystotelesa, arabscy. I mamy tę filozofię Arystotelesa dość na świeżo w XIII wieku. To jest taka nowinka odkopana, przywieziona od Arabów, którą być może warto się zająć. Ale nie zajmowano się nim, dlatego że uważano go za skończonego materialistę, takiego, który na temat spraw duchowych, a tym bardziej duszy, niewiele ma do powiedzenia. I w ogóle dla człowieka wierzącego to właściwie nie ma po co. No, można przeczytać, ale i tak nic dobrego z tego nie będzie.
I mniej więcej w latach 50. XIII wieku pojawili się tacy ludzie, między innymi towarz Zakwinu, jego mistrz, święty Albert z Kolonii, którzy zaczęli Arystotelesa czytać i komentować i z pomocą jego siatki pojęć tworzyć teologię. I to jest ta teologia stworzona przez świętego Tomasza Zakwinu, który wziął tę siatkę pojęć, strukturę od pogańskiego Arystotelesa, którego przywieźli mu arabscy filozofowie. Stworzono teologię, która w gruncie rzeczy do dzisiaj z mniejszym lub większym natężeniem, ale ona porządkuje nasze umysły. Myślę, że w Polsce szczególnie, dlatego że w Polsce nie ma specjalnie szkół teologicznych w sensie uprawiania jakiejś twórczej teologii, takiej, która byłaby ryzykownym wychodzeniem poza bezpieczne obrzeża myśli kościelnej, a taka jest rola teologa, on ma sprawdzać. On z zasady może błądzić, z zasady może nie mieć racji, ale poszukuje. Więc ten Arystoteles przez świętego Tomasza rządzi. Jaka jest myśl Arystotelesa, to też Państwo z pewnością wiedzą, że on całe to kosmiczne rozdarcie, o którym opowiadałem o Platonie, na świat duchowy i świat cielesny, sprowadził do każdego pojedynczego bytu, niech padnie to słowo, czyli do każdej rzeczy, moglibyśmy powiedzieć. I nie jest to rozdarcie, ale jest to zjednoczenie. Tak opisywał rzeczywistość, że każdy byt, z jakim mamy do czynienia w świecie, w którym żyjemy, jest połączeniem materii, która jest czymś bezkształtnym i nijakim, z formą, która ją organizuje. I tak jest zbudowane wszystko w tym świecie. Nie ma rozdarcia, ale jest uporządkowanie. Nie dziwię się, że to się świętemu Tomaszowi Zakwinowi spodobało, dlatego że nie opowiadamy o dramacie, że stworzenie świata nie jest dramatem, ale jest uporządkowaniem. To znowu bardzo blisko tej intuicji, którą znajdziemy na początku Księgi Rodzaju, gdzie Bóg w 6 dni po kolei oddzielał jedno od drugiego, tam porządkował i stwarzał świat, w którym żyjemy. Materia i forma. Tak jest w każdej rzeczy, a szczególnie w człowieku. Materią jest to wszystko, co tworzy nasze ciało, a formą jest dusza, którą posiadamy, która to ciało organizuje. To, że ono jest takie, jakie jest, a my jesteśmy tym, kim jesteśmy. Święty Tomasz jeszcze dzielił tę duszę na rozmaite duszę wegetatywną, zmysłową i rozumną, ale to już sobie może darujmy, bo to jak Państwo chcą, to mogę opowiadać. Bo duszę wegetatywną mają również rośliny, które są zorganizowane tą formą, że są tak wyglądają, dlatego to się wegetatywne nazywa. A duszę zmysłową mają również zwierzęta. Ale tylko człowiek, jako szczególne Boże stworzenie, posiada duszę rozumną, która w dodatku ma naturalne skierowanie do Pana Boga. To jest sposób przeczytania, czy właściwie wzięcia tej siatki pojęć z pogańskiego filozofa przez świętego Tomasza Zakwinu. Dusza jest stworzona przez Pana Boga. Każda indywidualnie jest nie częścią, odpryskiem boskości, albo jak chcieli jacyś romantyczni gnostycy z XVIII wieku, iskierką Bożą, która jest romantyczną, iskierką Bożą, która jest
złożona w człowieku, tylko dusza jest stworzona przez Pana Boga. To jest niematerialny, duchowy byt, ale stworzony przez Pana Boga. Przed naszym narodzeniem. W sensie takim, że czasem też mogą się Państwo z takimi myślami spotkać, że też dusze przed urodzeniem one sobie tam gdzieś są, a potem Bóg je zsyła tam do poszczególnego ciała, które się poczyna. I tam takie zsyła. Więc Tomasz mówi, że dusza jest stworzona przez Pana Boga. Że w momencie, chociaż tutaj jest święty Tomasz trochę nie, że w momencie poczęcia, tylko że w którymś dniu po poczęciu to ciało dostaje duszę, ale to odłożyłby do średniowiecznych, no nie chcę powiedzieć bajek, ale jemu to pasowało do pewnej symboliki, natomiast... Ducha poruszyciela. Słucham? Że dowodem na istnienie duszy w człowieku jest poruszenie człowieka. I tak biologicznie przyjął czas, w którym człowiek osiąga... możliwość poruszenia. Wewnętrzne kształtowanie. I to jest Arystotelesa. Arystoteles też napisał książkę pod tytułem O duszy. Więc tam można sobie na ten temat przeczytać. Dodatkowo jeszcze dusza mężczyzny i kobiety oczywiście w innym czasie wstępuje, czy w innym czasie posyła, ale myślę, że dzisiaj już nie uznajemy, nie wierzymy w takie rzeczy, tym bardziej, że są to koncepcje teologiczne, a nie prawda objawione. Święty Tomasz nie jest Pismem Świętym, ale jest teologiem, a tak jak mówiłem o teologach, zresztą ciekawe się, gdyby to znacznie bardziej funkcjonowało niż dzisiaj, odbywały się te kwestiony z Disputatem, gdzie podejmowano zupełnie dziwnych, dziwne tematy, które zupełnie były poza granicami ortodoksji, ale dyskutowano na nich i starano się znajdować argumenty racjonalne, które mogłyby to uzasadnić. Tak funkcjonował scholastyczny, średniowieczny uniwersytet. I te kwestiony z Disputate są, to Tomasza są spisane. Można je sobie, jak ktoś zna łacinę średniowieczną, to może sobie przeczytać, bo na polskim chyba nikt tego nie tłumaczy. Ale to chyba to jest właśnie kwestiony z Disputate, że się tam wspierali dwaj nauczyciele. Zresztą ta forma zadawania pytań, szukania odpowiedzi, to jest forma literacka także sumy teologicznej, że do każdej kwestii zadaje się rozmaite pytania i znajduje się argumenty przeciwne. Dyskusja i argumentowanie było czymś, co w średniowieczu tych teologów kręciło. To był sposób. To był sposób nauczania. Ale oczywiście, żeby można było prowadzić takie kwestiony z Disputate, trzeba było być mistrzem teologii. Nie każdy magister, czy tam magister to mistrz, ale nie każdy pierwszy lepszy mógł to zrobić. Co jest ciekawe, przypominam o tym, że Platon mówił o tym, że człowiek jest duszą, która miała nieszczęście niestety spaść w ciało. Ciekawe, jak o tym mówił święty Tomasz z Akwinu, który został świętym, jest bardzo poważnym człowiekiem i mówi o materii i formie, o zjednoczeniu duszy i ciała w człowieku, ale w takim razie kim jest człowiek? Kim? Pani. Kim jesteśmy? Według świętego Tomasza z Akwinu. Słucham? No na obraz. No na obraz jesteśmy, na obraz, ale używając... Nie używając tych pojęć, materii, formy, duszy i ciała. Święty Tomasz, to jest naprawdę genialne,
chociaż jest w swojej prostocie oczywiście genialne, dlatego że święty Tomasz mówi o tym, że jesteśmy jednością, zjednoczeni. Jesteśmy jednością duszy i ciała. Że nie jesteśmy ciałem, które ma duszę, ani nie jesteśmy duszą, która ma ciało, ale jesteśmy jednością. To się bardzo komponuje w ogóle z całą chrześcijańską teologią i z takimi spornymi tematami, które dla nas już nic nie znaczą, ale o które spierali się przez pierwsze stulecia ojcowie Kościoła, mianowicie jak to Jezus może być Bogiem i człowiekiem, jak to się jednoczy. Ten temat zjednoczenia, jedności jest jednym w ogóle no, fundamentalnych tematów teologicznych pierwszego tysiąclecia. Drugie pytanie to było takie, no dobra, jeżeli jest Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, to jak oni są jednym Bogiem? Jak oni się znowu jednoczą? Czy oni się jednoczą, czy się rozdzielają? Jak to wszystko rozumieć? Zdaję sobie sprawę, że dla nas dzisiaj mogą to być spory zupełnie akademickie, ale one rozpalały dyskusje w pierwszych wiekach chrześcijaństwa i dlatego ten filozoficzny pomysł Tomasza, żeby człowieka opisać jako jedność nieśmiertelnej duszy i ciała, stał się tak inspirujący, dla późniejszej filozofii i teologii. I czymś naturalnym, to jest też ważne, czymś naturalnym dla człowieka, czyli naszą naturą, jest to, że jesteśmy zjednoczeni duszy i ciała. To jest nasza natura. Natura innych rzeczy jest inna, ale naszą naturą jest to, to pojęcie też teraz we współczesnej filozofii już tak bardzo mało funkcjonuje, natura, ale w średniowieczu ono było żywe i myślę, że można tak powiedzieć, że czymś normalnym dla człowieka jest to, że jest zjednoczeniem duszy i ciała. W związku z tym, żeby człowiek mógł być szczęśliwy, to nie może sobie po prostu być duszą po śmierci. Bo ta dusza po śmierci będzie nieszczęśliwa. Nie będzie żyła w naturalnym zjednoczeniu z ciałem. Dlatego potrzebne jest zmartwychwstanie ciała, które wyznajemy w naszym wyznaniu wiary, żeby dusza i ciało znowu zjednoczyły się ze sobą, przemienione, przerozstwione w Królestwie Niebieskim. Stąd też, prawdę mówiąc, były trochę moje pewne obawy dotyczące tego zagadnienia o duszy, dlatego, że cała ta tradycja, w której ja zostałem wychowany, czyli dominikańska, ona polega na tym, żeby przywracać człowiekowi ciało w duchowości. Że duchowość to nie znaczy zajmowanie się tylko duszą jakimiś bardzo ulotnymi sprawami, ale że to jest zajmowanie się człowiekiem, którym każdy z nas jest, czyli zjednoczeniem duszy i ciała. Tutaj był jeszcze wtręt na temat Kartezjusza, ale może to sobie podarnie. To krótki zupełnie wtręt. Bo co ciekawe, co? Króciutki zupełnie wtręt. To sprawdzimy. Co? Sprawdzimy teraz. Nie, to króciutki wtręt. Zadają Państwo Kartezjusza. Ale to też. Słucham? A nie, bo to tak się spokojnie trochę. Znają Państwo Kartezjusza jako tego człowieka, który w czasie wojny grzał się przy jakimś płonącym na kominku ogniu i wtedy doszedł do wniosku, że myślę, więc jestem. To znam to wszystko. Szukał jakiejś podstawy, od której mógłby zacząć swoją refleksję na temat człowieka, na temat tego, kim jest. Szukał i w pewnym momencie tak się strasznie natężył tym myśleniem, że się zorientował, że skoro myśli, no przecież ktoś musi myśleć, to ja jestem, to
początek, jakby fundament tej filozofii Kartezjusza. Ale co ciekawe, w całej swojej filozofii Kartezjusz był czymś tutelkim platonikiem, jeżeli chodzi o to, kim jest tak naprawdę człowiek. Bo znają Państwo to rozróżnienie, że człowiek to jest res cogitans i res extensa, czyli to rzecz myśląca i rzecz rozciągła, czyli nasze ciało, która, co ciekawe, łączy się ze sobą przez szyszynkę w mózgu. Tak on sobie to wykombinował, że to ciało z mózgu się łączy, ale człowiek to jest res cogitans, czyli człowiek jest tą nierozciągłą, niewymierzalną częścią no tego, kim jesteśmy. Ciało to jest, my mamy ciało według Kartezjusza, ale tak naprawdę jesteśmy duszą. My pewnie częściej mówimy, mamy duszę, a tak naprawdę to ani nie mamy ciała, ani nie mamy duszy, tylko jesteśmy ludźmi, to znaczy jesteśmy tymi, którzy są zjednoczeni duszy i ciała. I tak prawdę mówiąc, to teraz jest bardzo duży przeskok, tak prawdę mówiąc, współczesne nauczanie Kościoła, ja chciałbym się zatrzymać na Soborze Watykańskim II, dlatego, że on bardzo rzadko, a właściwie chyba może nawet wcale, nie zajmuje się duszą. Sobór Watykański II, czyli takie spotkanie przedstawicieli całego Kościoła powszechnego, biskupów i innych tam jeszcze ekspertów, żeby znaleźć się z Kościołem w XX wieku po nieprawdopodobnym przyspieszeniu cywilizacyjnym, które się w Europie dokonało. Jeżeli porównamy czas trwania epok od momentu, kiedy człowiek, nie wiem, zaczął malować na ścianach jaskini zamordowane przez siebie bizony, do lat 60. czy końcówki 50., kiedy Sobór Watykański powstał, to pewne epoki ciągnęły się 1000 lat, a blisko XX, my byśmy jeszcze bardziej powiedzieli, XXI wieku, te skoki cywilizacyjne odbywają się właściwie co chwilę. Człowiek idzie rano do pracy, a tu skok cywilizacyjny, ale się nie spodziewa, to nie było inaczej. To wszystko biegnie bardzo szybko i Kościół się zorientował, że chyba trochę nie nadąża. Nie tyle, że coś jest z nim w ogóle nie w porządku, bo oczywiście wiadomo, że jest w porządku, bo nieustannie jesteśmy w kryzysie, ale że przynajmniej z pojęciami, z opowiadaniem, sposobem mówienia nie nadąża z tym, co się dzieje w świecie. I dlatego powstał Sobór Watykański II. Karierę wielką na Soborze Watykańskim II zrobiło słowo osoba albo personalizm. To jest czas, kiedy ten właśnie powojenny, kiedy w filozofii katolickiej istnieje, funkcjonuje coś takiego jak personalizm chrześcijański. Nie wiem, czy Państwo z tym się spotkali, ale jeszcze początki warszawskiego PIP-u, okolice więzi, miesięcznika Więź, także początki tygodnika powszechnego, to jeszcze są te dinozaury z personalizmem chrześcijańskim związane, z Emanuelem Mounier, innymi francuskimi filozofami. Sobór Watykański to jest opowieść o osobie i się koncentruje wokół osoby ludzkiej. Nie mówi o duszy, ale mówi o osobie ludzkiej. Myślę, że to, co dzisiaj nazywamy osobą i to, że traktujemy się jako osoby, to jest blisko tego człowieka, który ma w sobie to tchnienie, to ruach, hakodesz, że jesteśmy właśnie niepodzieleni.
zmieni, ale że mamy w sobie ten zmysł boskości, że nie ma nas jakiegoś miejsca, jak ktoś mnie pytał przed wykładem, gdzie by ta dusza mogła być, czy może w głowie, czy może bardziej w sercu, czy w nerkach może, albo jeszcze gdzie indziej. Bo te wszystkie miejsca symbolicznie w tekstach Pisma Świętego i w innych tekstach były opisywane jako miejsca, gdzie się dusza znajduje. Na koniec chciałbym przeczytać, znaczy na koniec, bo tam jeszcze mam parę rzeczy, ale na koniec chciałbym przeczytać teksty, które znajdą Państwo w katechizmie Kościoła Katolickiego. Pewno już wszyscy czytali nie raz, sobie jeszcze raz posłuchajmy, bo w katechizmie Kościoła Katolickiego nie ma takiej części o duszy. Nie ma. Nie ma. Współczesna teologia opowiada o osobie, o człowieku. Jakby, no nie jakby, ale myślę, że jest to także owoc tej refleksji świętego Tomasza z Akwinu i późniejszych teologów, które nie wprowadzają takiego radykalnego rozróżnienia na cielesne i duchowe. Nie ma tego w nauczaniu Kościoła takiego pęknięcia między ciałem i duszą. Tego pewnie doświadczamy czasem. A może jesteśmy, nie wiem, jakoś tak niechrześcijańsko zarażeni, ukąszeni Kartezjuszem albo Platonem. Nie wiem. Więc czytam katechizm. Osoba ludzka stworzona na obraz Boży jest równocześnie istotą cielesną i duchową. Opis biblijny wyraża tę rzeczywistość językiem symbolicznym, gdy stwierdza, że Bóg uległ człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. Wskutek tego stał się człowiek istotą żywą. Drugi rozdział Księgi Rodzaju. I tutaj tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, to jest duch, a stał się człowiek istotą żywą, to jest nefesz. To już drugi komentarz. Cały człowiek jest więc chciany przez Boga. Pojęcie duszy często oznacza w Piśmie Świętym życie ludzkie, to jest właśnie ten nefesz, o którym mówimy, lub całą osobę ludzką. Oznacza także to wszystko, co w człowieku najbardziej wewnętrzne i najbardziej wartościowe. To, co sprawia, że człowiek jest w sposób najbardziej szczególny obrazem Boga. Dusza, w cudzysłowie tutaj wzięta, oznacza zasadę duchową w człowieku. To jest jedna z koncepcji współczesnego teologa, którego nazwiska niestety nie pamiętam, który mówił, że dusza to jest to nasze otwarcie czy skierowanie na Pana Boga. To jest coś takiego, co w sobie mamy. Nie wiem, czy w rozumie, nie wiem, czy w jakichś innych, ale to, co odczuwamy w sobie jako pragnienie Boga, otwartość na Niego. Jedność ciała i duszy jest tak głęboka, że można uważać duszę za formę ciała. Oznacza to, że dzięki duszy duchowej ciało utworzone z materii jest ciałem żywym i ludzkim. Duch i materia w człowieku nie są dwiema połączonymi naturami, ale ich zjednoczenie tworzy jedną naturę. No to żywcem święty Tomasz z Akwinu. Kościół naucza, że każda dusza duchowa jest bezpośrednio stworzona przez Boga. Nie jest ona produktem rodziców. Tak to jest napisane. Jest nieśmiertelna. Nie ginie więc po jej oddzieleniu się od ciała w chwili śmierci i połączy się na nowo z ciałem w chwili ostatecznego zmartwychwstania. Niekiedy odróżnia się duszę od ducha. W ten sposób święty Paweł modli się, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało zachowały się na przyjście Pana. To z listu do Tesaloniczan.
Kościół naucza, że rozróżnienie to nie wprowadza jakiegoś dualizmu w duszy. Duch oznacza, że człowiek, począwszy od chwili stworzenia, jest skierowany ku swemu celowi nadprzyrodzonemu, a jego dusza jest uzdolniona do tego, by był w darmowy sposób, by była w darmowy sposób podniesiona do komunii z Bogiem. Czyli duch świętego Pawła, według katechizmu, to jest to desiderium, to jest z Arystotelesa, desiderium naturalne, to jest pojęcie konkretne arystotelesowskie, czyli naturalnie skierowana do swojego celu. To jest podstawa arystotelesowskiej filozofii, ale ciekawe, katechizm w ten sposób o tym pisze. I teraz tak, tytuł tej wystawy ma być Anima Mea, taki tak brzmi ten tytuł. I kiedy ja czytam jeszcze w dodatku po łacinie Anima Mea, to mam jedno skojarzenie, dlatego mam skojarzenie z modlitwą, którą odnawiamy codziennie. Mianowicie w Nieszporach modlimy się pieśnią Maryi, która rozpoczyna się od słów Magnificat Anima Mea Domino. Wielbi dusza moja Pana. I to od ponad 30 lat tak codziennie, chociaż czasem to mi się nie zdarzało, ale powiedzmy uczciwie prawie codziennie. Do tego stopnia, że kiedy się słyszy, kiedy słyszę to, z tą modlitwą, wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój Bogu Zbawicielu moim. Proszę zobaczyć, proszę usłyszeć, że w początku pieśni Maryi mamy duszę i ducha. Wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój Bogu Zbawicielu moim. I tak sobie pomyślałem, że gdybym na podstawie tego tytułu i tych moich skojarzeń miał coś na tę wystawę przygotować, to byłoby pochwalenie Pana Boga o umiejętności wdzięczności, o radości, bo o tym opowiada pieśń Maryi. Dusza to jest to, co we mnie chce dziękować i chwalić Pana Boga, czy też to, co mnie jako człowieka do tego pobudza, co daje mi radość. To są ścieżki, którymi ja bym poszedł. Ale myślę, że każdy z Państwa, kiedy do tej wystawy będzie swoją pracę przygotowywał, czy się nad nią zastanawiał, to tak sobie pomyślałem, jakie pytania mógłbym sobie zadać, jakie pytania mógłbym sobie zadać wtedy, kiedy chciałbym, czy o czym chciałbym opowiedzieć pod tytułem Anima Mea. O czym? Co chciałbym przekazać? Do jakiej rozmowy chciałbym zaprosić tego, kto będzie odbiorcą tej mojej sztuki? Albo w jakim temat, jaką prawdę, jakie pytanie chciałbym medytować wtedy, kiedy ten proces twórczy będzie się odbywał, kiedy to się będzie działo. Ja wspominałem o tym, o ikonie, bo to jest bardzo zuchwały projekt artystyczny. Ikona jest bardzo zuchwałym projektem artystycznym, dlatego że malarz czy też pisarz, który tę ikonę pisze czy maluje, chce namalować Boga. I co gorsza, mu się to udaje. Dlatego, że kiedy się maluje osobę Chrystusa, to jest jedyna taka osoba, która jest jednocześnie Bogiem i człowiekiem. I kiedy się namaluje osobę, twarz, przedstawienie, a to możemy zrobić, mogę namalować osobę, to nie tylko nie malujemy człowieka jako, nie wiem, gatunku człowieka, tylko nie malujemy konkretnego człowieka. Kiedy malujemy Chrystusa, to taka zagadka, jeżeli dokładnie namalujemy osobę, to tak jakbyśmy namalowali Boga, bo bóstwo i człowieczeństwo jest zjednoczone ze sobą nierozdzielnie. Nie ma rozdzielenia. Nie można namalować ciała Jezusa, nie malując jednocześnie Jego bóstwa.
To jest taki zuchwały projekt artystyczny. Ale wracajmy do tego pytania. Jakie to mogą być pytania? Ja sobie tutaj parę wypisałem. Nie wiem, czy jestem kimś więcej, niż mi się to wydaje, niż to przeżywam na co dzień. Czy mam w sobie przeczucie, odczucie, pewność być może, albo może wątpliwość tego, że nie tylko ten wymiar zmysłowo-psychiczny nie wypełnia definicji mojej osoby. Ja jestem kimś więcej. To jest coś, co umyka być może mojemu doświadczeniu codziennemu. A być może odkrywam w sobie jakąś tęsknotę za Bogiem albo za czymś, kimś więcej. Jest we mnie pragnienie wieczności, spodziewanie się, że za całym tym światem ktoś jednak stoi. Może gdzieś tutaj, w tym pragnieniu odkrycia tego, kto za tym stoi, jest moja dusza. Co mi w duszy gra? To jest takie następne pytanie. Coś gra w duszy. Coś jest być może z tych odczuć i przeczuć, co się we mnie czasem odzywa. A co jest we mnie duchowe, a jednocześnie jest mną? Czy jestem tylko właśnie procesem rozmaitych reakcji chemicznych zachodzących w mózgu i w związku z tym tam regulujących się elektrycznych napięć? Czy jest coś duchowego, co jest mną? O czym mogę powiedzieć, że to jestem ja? A może nie tylko chciałbym zadać pytanie, ale też o czymś opowiedzieć. Może o człowieku, którego pozbawiono duszy, świadomości tego, że jest także duchowy. Może o tęsknocie za odkryciem tego, o poszukiwaniu swojej duszy, o poszukiwaniu tego, co właśnie wykracza poza ten świat materialny, o moich poszukiwaniach i o drogach, które mnie do duszy nie doprowadziły zupełnie, zwiodły mnie gdzieś, to też może być opowieść, o znalezieniu duszy. Jeszcze mi się taka, pomyślałem jeszcze o twarzy. Pomyślałem jeszcze o twarzy, dlatego że z jednej strony filozofia Emanuela Levinasa jest taka kategoria twarzy innego, która u niego jest takim, to mówi się tak, że twarz jest zwierciadłem duszy. I u niego ta twarz innego jest czymś, takim kontaktem z czymś istotnym, no powiedzielibyśmy z duszą, ale on to tak nie powiedział, z czymś istotnym w drugim człowieku, z czymś właśnie takim wykraczającym, czymś poza materię, co mi stawia pytania, staje wobec drugiego człowieka. I ta twarz innego jest dla mnie zapytaniem, jest dla mnie jakimś wezwaniem do rozmowy, do dialogu, albo wołaniem o pomoc. Więc o tej twarzy sobie jeszcze pomyślałem, myśląc o duszy, o twarzy, która jest właśnie jakimś wyrażeniem tego, co nie pokazuje mi się, ale twarzy innego mi się pokazuje. To tak z tym Levinasem zagrało.
animacji. Zatrzymajmy się nad tym, bo Wendyk jest wcale, nie jest wcale złe skojarzenie, bo słowo animacja rzeczywiście pochodzi od słowa anima, czyli że anima jest, no animacja to wiadomo, coś, obrazki, które się ruszają, są animowane. Animować to w ogóle znaczy ożywiać, poruszać. I anima to jest w tym sensie coś, co mnie wewnętrznie porusza. Mną to porusza. To jest coś, co sprawia, że żyję. Według tej najwcześniejszej intuicji, jeszcze z pierwszych ksiąg Starego Testamentu, to może ten obraz, to dzieło, które przygotowuję, to może jest, nie wiem, powiedzenie o tym, co mnie porusza, co mnie animuje, co jest we mnie, w moim życiu w ogóle, czymś, przy okazji chciałem zrobić refleksję, co rzeczywiście jest takim moim, co rzeczywiście jest takim moim poruszycielem. Jest jeszcze mnóstwo takich cytatów z Pisma Świętego, które prawdopodobnie starczyłyby na dwie kolejne konferencje, dlatego zachęcam, żeby sobie znaleźć je w psalmach, jest ich bardzo dużo, w tych księgach poetyckich Starego Testamentu, o takich bardzo intymnych i bliskich relacjach człowieka z Bogiem, które opisywane są przez duszę, właśnie ten nefesz, skarbę. Powiedz mojej duszy, ja o twoim zbawieniu. Powiedz mojej duszy, może coś, co chciałbym usłyszeć, nie tylko jako informację, nie tylko jako jakiś element nowej wiedzy, który posiadam, ale coś, co by dotarło właśnie do tego, co jest moją duszą, głębią serca, tego, gdzie jest coś takiego najbardziej intymnego, czy może inaczej, nie, poruszamy się, używamy metafor przestrzennych, a one mogą być zwodnicze, bo nie mamy gdzieś takiego miejsca, w którym jesteśmy. My jesteśmy czasem bardzo intymni. My jesteśmy, nie ma takiego miejsca. My czasem jesteśmy takimi, ale używamy tego, że mam, jest we mnie jakiś taki dno serca, coś najbardziej intymnego, gdzie właśnie słyszę ten głos i to powiedz mojej duszy. Ktoś się modli do Pana Boga, powiedz mojej duszy. Czyli nie dobrze to słowo do tego najbardziej mnie, do mnie najbardziej czułego. Najbardziej takiego intymnego. Niech to słowo tam właśnie dotrze. To chyba wszystkie pytania, które ja sobie wypisałem, ale myślę, że